Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w pielgrzymkowej rozmowie dnia. Dzisiaj naszym gościem w tej rozmowie jest pan Stanisław Kruczek, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże, witam. Czas pielgrzymki to szczególny czas, kiedy stajemy w obecności Pana Boga, kiedy właśnie pielgrzymujemy, idziemy. W tym roku 40. pielgrzymka i może właśnie zapytam się o takie bardzo ważne zdanie dla nas wszystkich. Który raz Pan pielgrzymuje, no i jak wyglądało Pana pielgrzymowanie przez te lata? Dla mnie, tak jak dla naszej przemyski archidiecezjalnej, pierwszej pielgrzymki, jest jubileusz. Ja też mam dzisiaj jubileusz, bo pielgrzymka przemyska pielgrzymuje 40 raz. Ja w dniu dzisiejszym i to pielgrzymowanie rozpoczynam po raz 20. Rozpocząłem pielgrzymowanie również z Wojciechem, świętym Wojciechem, w rzeszowskiej pielgrzymce w roku wielkiego milenium, czyli jubileuszu 2000 lat naszego chrześcijaństwa. Dlatego też i ta pielgrzymka, chociaż inna zupełnie, jest dla mnie bardzo szczególna. Szczególna też i dlatego, że jak zwykle w każdej pielgrzymce to jest o co prosić, jest za co przepraszać, ale też i każda pielgrzymka to oczywiście wielkie dziękczynienie. Dziękczynienie też i za to, co człowieka spotyka, za wszelkie łaski, które otrzymuje od jednej pielgrzymki do drugiej, prosząc oczywiście przede wszystkim za rodzinę, ale też i to wszystko niosę w plecaku, co złożę u Matki Bożej na Jasnej Górze. To wszystko, co jest ważne dla mnie osobiście, dla też i województwa podkarpackiego, bo z racji nawet i funkcji to polecam również oprócz mojej rodziny, to też i te nasze małe ojczyzny, moją rodzinną gminę Błażowe, parafię futomską, z której pochodzę, ale też i oczywiście nasze województwo podkarpackie, też i moich współpracowników. Pozdrawiam oczywiście przede wszystkim moją małżonkę Wiolę, która przejęła oczywiście obowiązki w trakcie pielgrzymowania moje w domu, dzieciaki, ale też i zarząd województwa podkarpackiego na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem, którzy również przejęli obowiązki po mnie w trakcie tego pielgrzymowania. Właśnie 20 lat pielgrzymowania, no to bardzo dobry i ładny okres, ale właśnie skąd wziął się ten pomysł, żeby pójść pierwszy raz na tę pielgrzymkę? Skąd zrodziła się w ogóle ta potrzeba? Właśnie rok wielkiego jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa, wtedy dla mnie to była szczególna pielgrzymka, bo na trasę wyruszyliśmy całą rodziną, żona, ja, Jasiu miał wtedy 3 latka, Maciek i Monika byli starszymi dziećmi, ale mieli jeszcze lat 9, 11, dlatego też i to pielgrzymowanie było takie szczególne. Akurat pierwszy nocleg, jak sobie przypomnę, gdzie rzeczywiście Jan miał 3 lata, był zapisany do grupy braci, czyli do grupy mojej. Klerycy, szukając noclegów, znaleźli dla takiego małego dziecka oczywiście nocleg. Myśmy spali w domu, a Jasiu poszedł z moją małżonką i spał na sianie, z czego był bardzo zadowolony. Czyli takie piękne początki tego pielgrzymowania. A tak w ogóle, czym osobiście dla Pana jest czas pielgrzymowania? Czas pielgrzymowania to tak jak w dniu dzisiejszym na rozpoczęcie pielgrzymki ksiądz biskup Krzysztof powiedział, że jest to czas na wyciszenie. W tym dzisiejszym współczesnym świecie bardzo zagonionym, a szczególnie takim też i trudnym, niebezpiecznym, bo wiemy, że stykamy się z bardzo potężną pandemią ogólnoświatową, gdzie nikt nie ma pomysłu. To też i dodatkowo my jako pielgrzymi to przecież polecamy Matce Bożej tą sytuację, tą trudną sytuację i też to u początków leżało to, że podziękować, prosić i przepraszać. I to zawsze w pielgrzymowaniu jest rzecz, myślę, taka najważniejsza. Uczy pokory, uczy szacunku też i te wszystkie kontakty, bo przez te 20 lat, a 40 lat pielgrzymowania wywiązały się bardzo, bardzo dużo relacji takich, gdzie spotykamy drugiego człowieka, gdzie również ci ludzie, którzy podadzą nam szklankę wody, ci, którzy z nami pielgrzymują duchowo, to pielgrzymują z nami. Pielgrzymują, tak jak dzisiaj powiedziałem, księdzu biskupowi Krzysztofowi, który przyjmował nas przez wiele lat w woli jasienickiej obiadem ze wspólnotą parafialną. No, w tej chwili pielgrzymuje z nami i tam zapewne będzie witany przez tą wspólnotę.
A pielgrzymka oczywiście i w Polsce generalnie, jeśli chodzi o pielgrzymowanie, to jest to piękna tradycja. Piękna tradycja. Ja czytając kiedyś nowelę Władysława Reymonta, gdzie warszawska pierwsza pielgrzymka pielgrzymowała na 3 maja do na Jasną Górę i on ostatnią noc przed Częstochową spędził gdzieś tam, przespał się w przydrożnym rowie, bo już pielgrzymi gdzieś nie mogli znaleźć noclegów. I z tego był szczęśliwy, bo właśnie tak to jest i to zostało dnia dzisiejszego. I ja myślę, że ten czas drogi, czas spotkania drugiego człowieka, a jeżeli drugiego człowieka spotykamy, to spotykamy Pana Boga i dla mnie osobiście też i w tym takim codziennym zagonieniu jest to czas naładowania akumulatorów, takiego pięknego czasu wyciszenia, wspólnoty też i w samej grupie, w całej pielgrzymce, ale też i we wszystkich tych, których spotykamy po drodze, którzy dzielą się z nami, tak jak tutaj na tym postoju swoim sercem, wodą, poczęstunkiem, za co oczywiście zawsze trzeba być wdzięcznym. No zawsze każda pielgrzymka te dobre serca wydobywa, to dobro z każdego serca ludzkiego w jakiś sposób wydobywa, ale właśnie jeszcze mam takie pytanie, które myślę, że też nurtuje wiele osób. Czy da się pogodzić właśnie pielgrzymowanie, bycie człowiekiem wierzącym spełnioną przez Pana funkcją, na przykład z rolą samorządowca? Ja tutaj mogę się podzielić takim swoim osobistym doświadczeniem, dlatego że jeżeli ktoś chce, to Matka Boża zawsze tak sprawi, że jest możliwość pielgrzymowania. Nawet miałem takie sytuacje w życiu bardzo trudne, gdzie prowadziłem na przykład duże budowy, bo byłem prezesem też i w spółdzielni telekomunikacyjnej, pamiętam 2004 rok. Tak wszystko się poukładało, że jeżeli ktoś chce, to Pan Bóg i Matka Boża zostawić im to, tak zadziała, że zawsze ten czas się oczywiście znajdzie. No pewnie jest też i ważne, że ktoś za nas musi przejąć wtedy obowiązki, dlatego trzeba tych wszystkich mieć w sercu. A ja, jak sobie przypomnę, w 2001 roku pielgrzymowałem z grupą świętego Alberta, bo później to już był tylko Wojciech. Wtedy ksiądz Marian Reichel, też przecież wieloletni pielgrzym, też akurat był przewodnikiem, nauczył, że właśnie codziennie po drodze zbierzmy po prostu na każdy, ja sobie wyznaczam też na każdy dzień inną intencję, tych intencji się zawsze jeszcze później mnoży i zbieram te intencje już u tronu Matki Bożej w jeden wielki bukiet i składam to, ofiarując to Matce Bożej i zawsze to pomaga. I później w następnym roku oczywiście, gdybym nie mógł w tym roku wyjść, to serce by kołatało, serce by bolało. No był taki rok 2018, gdzie nie mogłem pielgrzymować z obiektywnych też powodów, to naprawdę po prostu wtedy to duchowe pielgrzymowanie było bardzo, a to bardzo takie po prostu intensywne, bo jednak człowiek tęskni za tym czasem pięknym. No, pielgrzymka potrafi na pewno przywiązać człowieka do tego wydarzenia. No, w tym roku bardzo inna, bardzo wyjątkowa. Ale czy jednak z chęcią Pan się zapisywał? Czy z chęcią Pan jednak wyruszył w tą trasę? Z chęcią. No tutaj my akurat, jeśli chodzi o Błażowe, Pątników Błażowskich, to też i mamy księdza dyrektora na swoim terenie, w związku z czym tą pielgrzymką żyjemy praktycznie cały rok, bo mamy te informacje, to też i wyczekujemy tego czasu właśnie, kiedy pielgrzymka wyrusza. W tym roku troszeczkę inaczej. Wiemy, że pewne obostrzenia dla bezpieczeństwa też i pielgrzymów są zastosowane. Jest pielgrzymka, która będzie szła w układzie pewnej sztafety, ale ważne jest to, że ciągłość pielgrzymowania zostanie zachowana. I myślę, że w tym roku prosimy Matkę Najświętszą, żeby w przyszłym roku już dała pielgrzymować i Pan Bóg dał pielgrzymować nam w sposób tradycyjny, bo też i wielu osób, które gościło nas na swoich noclegach, to pomimo w tej chwili pandemii dzwoni do nas, pyta po prostu, czy przyjdziemy, czy odwiedzimy ich. My żyjemy cały rok ze sobą. No tak jak zresztą w tym roku też pamiętamy, w Błażowej miały być spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej. Myśmy się przygotowali, czekaliśmy na młodzież, bo
bo w każdej parafii były przygotowane mieszkania do tego, żeby przyjąć, tak jak na wzór Światowych Dni Miłości, że podobnie jest z pielgrzymowaniem, że też po drodze po prostu oprócz tych relacji z pielgrzymami w grupie, to te relacje z osobami, które się spotyka, które dzielą się swoim sercem z pielgrzymami, one powodują, że jest to rzecz po prostu taka piękna, do której chce się wracać. No, pielgrzymka jest takim czasem właśnie, do którego z chęcią wracamy, z którym z chęcią właśnie chcemy poddawać się, bo to bardzo ciekawy moment, ciekawy czas. Sam kilka razy pielgrzymowałem, więc wiem, jak to jest. Tegoroczna pielgrzymka wokół hasła Eucharystii, prawda? Oto wielka tajemnica wiary. Czym powinna być Eucharystia według Pana dla człowieka wierzącego, szczególnie dla człowieka, który no, ma jakieś ważne stanowisko i pomaga innym ludziom? Zawsze Eucharystia jest centrum wszystkiego. Tak jak dzisiaj pięknie żeśmy rozpoczęli, to też i u nas tradycyjnie na Podkarpaciu to zawsze, jeśli chodzi szczególnie o sferę publiczną, to wszystkie ważne rzeczy staramy się jednak zaczynać z Eucharystią. Nawet te sprawy takie może i stricte polityczne, rozpoczęcie na przykład nowej kadencji, czy każda rzecz ważna, która dzieje się po prostu w przestrzeni publicznej w naszych małych ojczyznach, dzieje się po prostu w układzie tym, jak gdyby związanym z Eucharystią i dobrze, że w tym roku właśnie Eucharystia jest tym tematem wiodącym, chociaż też wiemy, że doświadczeni jesteśmy. Właśnie zatęskniliśmy w momencie, kiedy mogliśmy skorzystać z Eucharystii przy tych ograniczeniach tylko i wyłącznie w sposób właśnie zdalny. To nie jest to. Chcemy po prostu jednak uczestniczyć bezpośrednio w niedzielę. No niewyobrażalne jest dla nas, Polaków, chrześcijan, katolików, żeby żyć bez Eucharystii i też na pielgrzymowaniu właśnie codziennie możemy uczestniczyć w Eucharystii, a później to tak lżej przychodzi, bo pielgrzymka i co po pielgrzymce, bo zawsze takie pytanie jest przez przewodników zadawanym, to wtedy po prostu jest też sytuacja taka, że w tym najważniejszym wydarzeniu wiary staramy się korzystać i ja tak to osobiście odbieram. Eucharystia zapewne jest miejscem i czasem oddania Panu Bogu, ale to jest też w pewnym względzie jest to też czas pewnego tradycyjnego podejścia właśnie do tego, aby no, przeżywać ten czas. Tradycja Eucharystii, tradycja pielgrzymowania, możemy to w jakiś sposób też połączyć, prawda? Bo na pielgrzymce też Eucharystia jest sprawowana. Ale czy Eucharystia to jest też czas spotkania z drugim człowiekiem? Bo wiemy, że spotkanie z Bogiem na pewno, przyjęcie Komunia Święta, prawda? Ale czy to jest też spotkanie z drugim człowiekiem? No, tak jak Pan Jezus w Ewangelii powiedział, co zrobiliście jednemu z najmniejszych, mieście zrobili. Czyli zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o Eucharystię, jest to spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie z Panem Bogiem. W Polsce myślę, że dobrze, że żyjemy w tym naszym pięknym kraju, bo tradycja i z tradycji absolutnie nie należy rezygnować. Ona, między innymi pielgrzymowanie to jest spotkanie z drugim człowiekiem, tak jak i spotkanie młodych, Światowe Dni Młodzieży, czy spotkanie młodych artysty i przepyskiej, czy pielgrzymowanie, no, czy zwykła, czy Eucharystia, nie nasza niedzielna, gdzie możemy się spotkać też i z sąsiadami, możemy się spotkać ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną. Dlatego jedno z drugim na pewno jest związane, jeśli chodzi o tradycję, o to, że jest to spotkanie z drugim człowiekiem i jest to nieodzowne dla naszej wiary, dla wzmocnienia naszej wiary. Nie wiemy, że kraje zachodnie w wielu przypadkach od tych różnych form tradycyjnych odeszły i to w tej chwili już nawet i teologowie mówią, że to był bardzo wielki błąd, że jednak te tradycyjne właśnie pielgrzymki, tradycyjna Eucharystia niedzielna jest rzeczą bardzo ważną w naszym życiu, w umacnianiu naszej wiary. Drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, dzisiejsza rozmowa dnia z panem Stanisławem Kruczkiem, wicemarszałkiem województwa podkarpackiego. Ta rozmowa właśnie o też takiej tradycji pielgrzymowania, o tradycji Eucharystii, o tradycji w ogóle. Dzisiaj rozważamy właśnie ten temat tradycji Eucharystii. Chcemy właśnie wgłębiać się w ten temat, który jest nam podany dzisiaj.
I właśnie myślę, że patrząc na pielgrzymowanie, na to, jak ono wygląda teraz, jak wyglądało przez wiele lat, pomaga nam to w tym, abyśmy właśnie otwierali swoje serca na dar Bożej łaski. Dlatego dziękuję serdecznie panu Stanisławowi za tą rozmowę, za to podzielenie się swoim świadectwem. Ja jeszcze wykorzystując to, że jestem i mogę przez falę Radia Fara, to chciałem pozdrowić moją małżonkę, moją rodzinę, moją parafię księdza proboszcza Jana Czaje, ale również i zarząd województwa podkarpackiego z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele, a dla wszystkich pielgrzymów życzyć, żeby doszli do celu, jaki sobie wyznaczyli. Szczęść Boże i Bóg zapłać. Szczęść Boże, pozdrawiamy wszystkich.